Telewizja w Polsce.pl, magazyn religijny Wierzę w Boga. Zapraszam w tej części do naszych rozważań katechizmowych. Przypomnę, że takim głównym tematem jest kwestia prawego życia, moralności. Dzisiaj zajmiemy się prawem moralnym. To jest jakby taki oddzielny dział. Jest z nami już nasz przewodnik po prawdach wiary, ksiądz Tomasz Jaklewicz. Witam serdecznie księdza. Witam, szczęść Boże. Okazuje się, że jak się zaczyna czytać katechizm, to na początku rozdziału o prawie moralnym jest o zbawieniu. Jak osiągnąć zbawienie? Jaki to ma związek z prawem moralnym? Widać, autorzy katechizmu chcieli podkreślić, że cała moralność ostatecznie ona ma nas prowadzić do zbawienia, czyli że te wszystkie rozważania, które toczymy już od dłuższego czasu na temat dobra, zła, sumienia i tak dalej, to wszystko ma nas prowadzić do zbawienia, które jest ostatecznie celem życia człowieka, czyli mówiąc krótko, zwyczajnie chodzi o niebo, to co nazywamy niebem. Czyli to jest to najgłębsze pragnienie człowieka osiągnięcia jakiejś pełni. I dlatego niebo, moralność czyli, jest pewną drogą. A już wejdę w to zbawienie. Niebo, czyli bliskość z Bogiem, jak rozumiem. No bo... Niebo można różnie definiować. To jest przedmiot naszej nadziei. Także my ostatecznie tak do końca nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego w pełni. Natomiast chodzi o pewien rodzaj spełnienia. O właśnie, o bliskość Boga i bliskość drugiego człowieka. O miłość, o szczęście, o życie, które nie będzie naznaczone już cierpieniem, śmiercią czy wojną. Dobrze. To jakie są środki do osiągnięcia zbawienia? Właśnie jak można tutaj to zbawienie osiągnąć? Katechizm wskazuje tutaj na dwie podstawowe drogi, czy dwa środki, które prowadzą do zbawienia. Z jednej strony to jest właśnie prawo moralne, które pokazuje pewną drogę, i łaska Boża, czyli to jest to działanie Boga, który, można powiedzieć, pomaga nam w tym swoim właśnie działaniem, swoją miłością, abyśmy umieli to prawo Boże wypełnić. No, ale jest taka dyskusja, prawda, szczególnie po rodzinach protestantyzmu. Czy ważniejsza jest łaska Boża, czy ważniejsze jest prawo? Jakie są relacje między tymi dwoma sposobami, drogami, prawda, do zbawienia? No to napięcie tutaj niewątpliwie istnieje. To całe właśnie nauczanie świętego Pawła, ono zwłaszcza w Biblii akcentuje to napięcie, ponieważ tak jak pisał Paweł, prawo to Starego Testamentu, czyli to prawo zapisane w Dekalogu i w innych jeszcze przykazaniach, pozytywne, czyli objawione prawo moralne przez Boga, Paweł akcentuje, że ono jakby pokazywało dobro, natomiast człowiek, i ostrzegało przed złem oczywiście, natomiast człowiek czuł się jakby oskarżony, ponieważ ciągle doświadczał tego, że nie potrafi tego prawa zrealizować. Znaczy to dobro wydaje mu się za trudne, jest na tyle słaby, na tyle grzeszny, że ciągle widzi, że się potyka o różnego rodzaju grzechy i spoglądając w normę, czyli w prawo, widzi, że nie dorasta. I dlatego potrzeba łaski, czyli potrzeba Bożego przebaczenia, potrzeba Bożej pomocy. Stąd jakby oba te środki zbawienia, które dał nam Bóg, one są potrzebne człowiekowi. Nie wystarczy samo prawo, ponieważ człowiek nie da rady być dobrym bez pomocy Boga. Takie jest najgłębsze przekonanie właśnie chrześcijaństwa. A z drugiej strony też sama łaska, czyli jakby zanegowanie istnienia prawa, no to by prowadziło do pewnego chaosu moralnego, no bo wtedy byśmy nie wiedzieli, którą drogą mamy iść. Także można powiedzieć, że prawo udoskonala nasz rozum, czyli pokazuje pewną drogę życia, to co powinniśmy czynić, a czego unikać. Natomiast łaska udoskonala naszą wolę, czyli wzmacnia nas w tym, żebyśmy to dobro realizowali, a zło unikali. A może bez łaski, no tak, czyli bez łaski Bożej tak naprawdę to zbawienie było niemożliwe, bo nie sprostalibyśmy prawu moralnemu. No tak, bez łaski, gdybyśmy mieli do dyspozycji samo prawo,
człowiek jest zbyt słaby. To znaczy cała Biblia opowiada historię ludzkiej słabości, ludzkiego grzechu, począwszy od grzechu Adama i Ewy. Mimo że tam to prawo jest symbolicznie reprezentowane przez jeden zakaz, który Pan Bóg daje, że nie wolno zrywać owocu z jednego drzewa, ale widzimy, że ten jeden zakaz, który jakoś symbolicznie oznacza tutaj prawo moralne, dla człowieka już okazał się za trudny. Człowiek uległ pokusie i dlatego potrzebna jest moc, która nie jest tylko owocem naszego własnego działania. Jakby o własnych siłach nie damy rady. Zresztą sama idea zbawienia tak naprawdę, jeśli zbawienie jest obecnością Boga, to człowiek nie jest w stanie też jakby sam tej obecności Boga przywołać, prawda? Jest potrzebna ta większa moc, używam słowa moc, można to powiedzieć inaczej, można powiedzieć po prostu jest potrzebna miłość Boga, która nas tą drogą prowadzi. Miłość jakby sama w sobie, ona zawiera całe moralne prawo tak naprawdę. Można powiedzieć, streszczeniem całego prawa moralnego jest wezwanie, będziesz miłował. Ale jest pytanie, czy człowiek o własnych siłach jest w stanie kochać? No właśnie nie. Dlatego potrzebuje zasilania tą Bożą miłością. On najpierw jest ukochany przez Boga, to jest ta Boża łaska. To nie jest jakaś abstrakcja, tylko to jest właśnie to, że ja jestem kochany przez Boga. Jak wiem, że jestem kochany, to wtedy jestem w stanie iść określoną drogą i te nakazy, zakazy moralne nie są dla mnie obciążeniem, tylko są pokazaniem pewnej drogi do doskonałości, do tej bliskości z Bogiem. No dobrze, ale przecież są ludzie, którzy nawet nie wierzą w Boga, albo nie poznali Boga, prawda? Albo wierzą w jakieś, zjawiska natury i traktują je jako właśnie taki niemalże boski, boskim wymiarze. I oni nie korzystają z tej łaski. Jak to jest? No, oni nie potrafią kochać, jak oni się mogą zbawić? No, Pan Bóg działa oczywiście na różne sposoby. Wierzymy w to, że jako chrześcijanie, że ta najpełniejsza łaska, która dotarła do człowieka, ona przyszła przez osobę Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się jednym z nas, który w jakimś sensie też, można powiedzieć, udoskonalił prawo Starego Testamentu, wypełnił je, pokazał jakąś głębszą perspektywę tego prawa, a jednocześnie jest tym, który dał nam tę miłość, prawda, w największym stopniu. Co do zbawienia tych, którzy nie znają Chrystusa, są wyznawcami ich religii albo są ateistami, nie było im dane jakby zachwycić się Chrystusem, przyjąć go, no to wierzymy w to, że Pan Bóg ma, że tak powiem, swój sposób zbawienia człowieka. Po pierwsze, daje mu to prawo tak zwane naturalne, czyli serce człowieka w gruncie rzeczy jest wpisany dekalog. Te podstawowe zasady moralne, to prawo, które jest wyrażone w dekalogu, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Człowiek nawet, który nie zna tych 10 przykazań, on je odczytuje w sumieniu. Czyli wierzymy w to mocno, że ludzki rozum, sumienie ma jakiś udział w tym boskim prawie, w tej pewnej mądrości Bożej, która dotyczy wszystkich ludzi. Więc to jest jakby jedna tutaj już wskazówka, która pomaga ludziom spoza chrześcijaństwa odnaleźć drogę do zbawienia. A poza tym wierzymy w to, że Chrystus na krzyżu umarł za wszystkich, a więc także za tych, którzy go, powiedzmy, nie poznali, nie będzie im to dane poznać go w życiu, przyjąć chrztu, doświadczyć jego miłości, ale to jego działanie, jego łaska, ona obejmuje też wszystkich ludzi, z tym, że zadaniem tutaj Kościoła jest właśnie to, aby ludzi zapraszać do Chrystusa, pokazywać to źródło ich zbawienia. Także wierzymy w to, że ludzie, którzy kierują się prawym sumieniem, którzy słuchają tego prawa tak zwanego naturalnego, wpisanego w ich sercu i w jakiś, powiedzmy, uczciwy sposób szukają, mają tę intuicję, że w życiu chodzi o miłość, a więc czynią dobro, że w ten sposób także dojdą do zbawienia. To przekonanie jest obecne w Kościele. Prawo moralne, można powiedzieć, wyznacza takie jakby ramy, jak człowiek powinien postępować, prawda? Ale czy człowiek sam pisze pewne prawa, prawo cywilne, państwa kierują się pewnymi prawami? Jaka jest relacja między takim prawem ludzkim, świeckim, można powiedzieć, a prawem moralnym?
No, prawo oczywiście to jest wielkie zagadnienie, jest to prawo Boże, tak zwane to jus divinum, prawo wieczne, które jak wierzymy jest jakby w Bogu źródłem wszelkich praw. Wspomniałem o tym prawie naturalnym, spisane w ludzkie serce. Jest też to prawo objawione, czyli właśnie dekalog, czy te zasady, które przyniósł Chrystus, a więc cały Nowy Testament. Tam pewne zasady są wprost określone. Natomiast człowiek w danej społeczności, prawda, czy w państwie, czy w innych wspólnotach, ustanawia także prawa, które są prawami cywilnymi, prawa różnego rodzaju, a Kościół ma jeszcze swoje prawo, tak zwane prawo kościelne. No tu katechizm zwraca uwagę na to, że każde prawo stanowione przez człowieka, czyli to pozytywne, to jest czasami to rozróżnienie między jus, to jest to prawo w sensie tym ogólnym, a lex, czyli prawo, które się wyraża w formie ustaw, w formie pewnych rozporządzeń danej władzy, to jednak władza tutaj nie powinna się kierować, powiedzmy, jakoś arbitralnie jakimiś zasadami korzystnymi na przykład dla siebie czy dla jakiejś grupy społecznej, ale zasadami tymi ogólnoprawnymi, można powiedzieć, tej ogólnoludzkiej sprawiedliwości, czyli to ludzkie prawo pozytywne, ono powinno w jakimś stopniu, tak jest najdoskonalsze, takie prawo powinno być stanowione, ono powinno odzwierciedlać ten pewien ład moralny, który jest właśnie wpisany, można powiedzieć, w tę mądrość Bożą, czyli to prawo wieczne, prawda? Katechizm mówi tak, każde prawo znajduje w prawie wiecznym swoją pierwszą i ostateczną prawdę. No, to jest oczywiście koncepcja, która podejrzewam, że jest nieprzyjmowana przez różne współczesne, powiedzmy, demokracje, gdzie wydaje się, że głównym prawodawcą jest wola ludu i to jest najważniejsze. Natomiast nauczanie Kościoła tu bardzo mocno pokazuje, że żadna wola nie jest źródłem prawa ostatecznie, ale źródłem prawa powinien być rozum. Rozum Boży. Tak jak rozum ludzki odczytuje prawo naturalne, tak rozum rządzących powinien właśnie szukać odczytania tego pewnego obiektywnego i powszechnego, niezmiennego prawa, powinien być wyrazem tego prawa. Oczywiście na pewno ludzkie prawo nigdy nie jest doskonałe, ale powinno takie być. Powinno, prawda? No ale mamy w tej chwili takie zjawisko prawa pozytywizmu prawnego, to się tak nazywa, gdzie człowiek sam wyznacza sobie nie tylko szczegóły te prawa, tylko wyznacza sobie też te ogólne zasady, te nadrzędne. I one często nie są zgodne z prawem naturalnym. Ten przykład, prawda, tak zwanego prawa do aborcji, który nie istnieje w rzeczywistości, jest sprzeczne z prawem naturalnym. Kiedy my możemy odmówić wykonywania prawa świeckiego? Właśnie z tych... Prawo świeckie może być niesprawiedliwe. Jeżeli prawo świeckie w jakimś sensie otwiera drogę do zła, no to takie prawo nie obowiązuje w sumieniu. No tak to jest. To znaczy tutaj tą nadrzędną instancją decydującą jest, oczywiście ja nie mówię teraz o tej, jakie wywoła to reperkusje w przestrzeni społecznej, prawda? Czy ktoś nie stanie przed sądem, i takie sytuacje się zdarzały przecież, prawda? Ale tu przykład chociażby Tomasza Morusa, może najbardziej taki znany, kanclerza, prawnika wybitnego, który odmówił posłuszeństwa królowi w momencie, w którym król, prawda, naruszył prawo to Boże, prawo obiektywne, akurat wtedy związane z małżeństwem, poniósł za to karę śmierci, ale on jakby odczytał, że ten nakaz królewski, który każe mu, powiedzmy, zaakceptować rozwód, w tym przypadku akurat tak to było, to on musi się temu przeciwstawić. Także to jest przykład takiego sprzeciwu sumienia w sytuacji albo niesprawiedliwego prawa, albo rządcy, które takie niesprawiedliwe prawa usiłuje właśnie mocą swej woli narzucić człowiekowi czy całemu społeczeństwu. Bardzo serdecznie dziękuję, księdzu. Temat prawa moralnego będziemy kontynuować, bo będziemy rozmawiać o różnych formach tego prawa. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję. I zapraszam za tydzień o tej samej porze.